Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, to jest już drugi odcinek z Dead Space'a. Jest po godzinie 23:08 i zaczynamy. Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, to będą nocne zagrajmy, więc po 23:00 i gdzieś odcinki lądują po północy. Ale to nieważne, teraz zajmijmy się zagrożeniem. Przypomnę sobie lokalizację. Gdzie mamy iść? A, czyli tu mamy energia plazmo od razu do podniesienia. Co, nie podniosłem? Dużo tej energii, szczerze mówiąc. No wiem przecież, że się zawsze rączki myję po wycieraniu pupci. No spokojnie, no umiem czytać, znam angielski, rany boskie. Dobra, tutaj, o, też coś leży. Mały zestaw medyczny. To bardzo dobrze. Przynajmniej będę miał czym się podleczyć. Tam na pewno nic nie będzie, dlatego nie zwlekajmy dłużej. Zajrzyjmy tutaj. O ile się oczywiście nie wracamy. Tunel kolejki pod napięciem. Tutaj idziemy przecież. Okej. Odbiorę. Tu już byliśmy. Tak, tu już byliśmy ewidentnie. A? Czyżby jeszcze raz trzeba zrobić? Nie, dobra. Jestem troszeczkę już rozkojarzony. Troszeczkę za dużo w tego lagram, bo wiecie, potem mnie to męczy, ale jeszcze dam radę jakoś nagrać wam tego Dead Space'a. Skrzyneczkę kopnąłem. Dobra, nie otworzę tego. Nie gorączkuj się. Drzwiczki. Tylko drzwi. Tam też pewnie nie wejdę. Ale taki szczegół. No to wracamy się. No innego wyboru nie mamy. A czeka nas jeszcze troszeczkę tych przygód. Dobra. Okej, teraz trzeba załadować tę stazę. Okej, załadowany. I co dalej? Gdzieś mam iść dalej? No właśnie, dokładnie. Strzelajmy. O, czy nie? O kurde, przeładowanie. Jest. Mam wrażenie, że troszeczkę mam grę za głośno. Nie wiem, przyciszę jeszcze ją lekko. Nie wiem, takie mam wrażenie. No jak oglądałem pierwszy odcinek, to głośność efektów troszeczkę byśmy przyciszyli, bo jednak jest trochę ta głośność zawyżona. To też moglibyśmy nieco. O, gdzieś tyle. Dobra, może teraz będzie nieco lepiej, ale nie mam pewności. Z takim gównem muszę walczyć, ale no cóż, dla Skorpia nic nie jest straszne. Przynajmniej tak mi się zdaje. Teraz tutaj. Tak, otwieraj mi to już. To znam ostrzeżenie. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, aha, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. Się cieszę, the data board should be somewhere inside. Dobra, przeładujemy naszą pukaweczkę. Dobra, ma już. Aha, 8 ammo, czyli już nie za wiele. Oszczędnie. I celować porządnie. O, mamy save pointa. Sobie możemy zapisać. Tak, zapisujemy. Dobra, i idziemy dalej. Już mi to otwierać. O, specjalne drzwi. A to mamy windę, nie? No, towarowa. Tak myślałem. Isaac, it's Kendra.
Aha. It looks like the wiem, door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. Teraz się trzeba skierować do sektora naprawczego. Chwileczkę. W tę stronę iść. O, mamy już mutanta. Jebnie. O kurde. O, headshot. No. Rozpadł się. Drobny mag. O, przeładowanie. Wow! Łoż ty w życiu! O, ty. Zdychuj mi to. Dobra, tu żeś mnie zaskoczyła, bro. A jednak nie opłaca się obracać. Takie są potem skutki. Łoż ty. Jeszcze jedno zmysowane gówno. Przeładuj mi to. Ile ammo? 6, kurde. Git. To coś jest? Dobra. Ło! Ej kurde, chyba mam dzisiaj przejść na zawał. No zdychoj, że... Kurde, skopię ci ten zawał. Zdychoj. 3 naboje, kurde. To jest bardzo niedobrze. Ale hajsy mamy. Oj, tutaj w tej części się robi naprawdę przerażająco. Bo już raz dałem się nieco podstraszyć. Co tu mamy? O, plazma. No i git. Tam coś chyba jeszcze. Ej, kurde. Zdychaj. Kurde. Masz po nodze. O, znowu plazma. Nie, naprawdę opłaca się grać. To trzeba mieć mocne nerwy i czujność. Za mną coś we mnie pewnie, no. Nie ma. Kurde, teraz to się boją. Kurde, ja im dam. Jakieś pomieszczenie. Zamknięte. Klucz do magazynu. Aha, trzeba zabrać kluczyk. Dobrze. Co to jest? Nie wiem, jakaś rurka. Nie wiem, nie ogarniam tego. What the fuck? Aha. A może trzeba w to strzelić? Nie wiem. Nie ma czegoś za mną? Już nie chcę po raz kolejny zostać wystraszonym bez powodu. Dobra, otwieraj mi te drzwi. O ile się nie wracamy. Nie. To jest inna droga, więc możesz otwierać, włączać winne. No powiem wam, że pierwsze 5 minut zaskoczyły mnie. Oczywiście względy mutantów i ich zachowania również, bo zawsze mi wchodzą z drugiej strony i tym razem parą w dwójkę. A tak to zawsze byli singlami. Ciekawe. Chyba miłość mutantów ich nawet połączyła w grach. No, wiedziałem. Kurde. Zdychaj. Dobra, przeładuj. Okej, tylko 6. Coś wypadło, nic szczególnego. Muszę po tym głównie chodzić, niestety nie mam wyjścia. No, strzelaj mu. O, teraz już się... Nie pozbierasz. Zdychaj. Masz tu ammo? Masz tu ammo. Wiedziałem. Zgubnąłem. Klucz do... O, proszę, mamy nasz klucz. Czyli teraz stąd idziemy, ale jeszcze... Nie, hola. Jakiś dziennik testowy, co to jest? USG Shimura. Też się cieszę. Ale mogę wyjść, dziękuję. Tu coś jeszcze. Energia plazmowa. Okej, nie będę przeszkadzał. Wracamy. Mamy nasz klucz do... Właśnie, ale jeszcze mutanty. Zdychaj. Po nogach najpierw będzie strzelać. O, hajsy. Dzięki. Możemy się już udać na piętro niżej. Dzięki.
i otworzymy salę naprawczą. No i właśnie i mogę. O ty! Sucze! No, wykrwawiła się. Coś jest? Pewnie. Reloaduj to. A teraz chwileczkę, chyba trzeba w tą stronę, o ile dobrze pamiętam. Wiecie, nie zapominam takiej lokalizacji. Okej, to już tutaj. Okej, a teraz otwieraj. Well done. A teraz mały lucik nie zaszkodzi nam. Ale jest co tu lutować. Ty, coś zrobiłem. Węzeł mocy. Podnieśliśmy go. I co z tym węzłem mocy? O co kaman? Aha, używaj węzła mocy, ulepszaj swoim broni i grill. O, fajnie. Aha. Dobra. Spoko. Płyta dan. I co z nim? Tak, ulepszamy nasz ekwipunek. Co tu możemy dać? Piła plazmowa, rig, moduł stazy. Dajmy sobie piłę plazmową. Tutaj pojemność, obrażenia, trzeba się zastanowić. Przeładowanie, nie. Pojemność. Co z pojemnością? Przydałby się damage, szczerze mówiąc. Weźmy damage, tak? Damage to podstawa. Potem dajmy pojemność. Najwyżej damy jeszcze te inne atrybuty zdolnościowe dla broni. Okej, czyli teraz nasz pistolecik, kawka czy plazmówka może nam zadawać większy damage. Testujemy. O, jak dostał. Jaj. Nie no, opłacało się dać większy damage. Dzięki temu będziemy mieli więcej amunicji. No, czyli się opłaca. W sumie. Dobra, czyli teraz gdzie mamy iść? Skoro mamy headshot. I na 3 hity jesteś u mnie. Kurde, skubane dziadostwo. Dobra, to już pokonane. Ale gdzie mamy iść? Nie, to jest warsztat. Tu wzięliśmy wszystko. Dobra, czyli wychodzimy jednak. Chciałem się dobrze rozejrzeć. I tak będę dalej się dobrze rozglądał. Jakbym miał coś znaleźć, to zawsze jest złoto. I na 3. Nice. Dawaj ammo, jak masz. O, hajsy też mogą być. Hajsy mają swoje plusy. Ale my chyba stąd idziemy, nie? O ile się nie mylę, to chyba dobrze robimy. Bo mieliśmy po płytę danych dojść. A czekamy, aż się nasza winda dobrze tutaj nas zatransportuje. Łoty! A, headshot. Dobra. Poszło. Masz ammo? Masz ammo, pewnie. I git. Zróbmy sobie save'a. Jak mamy, to korzystamy. Po co to zostawiać tak? Jeszcze zginiesz i nagle całe postępy pójdą na marne. No póki co to nie ma trudno w tym Dead Space'ie. No poza tym, że się raz wystraszyłem. Szczerze się do tego przyznaję. Sprawdzę, czy można tu iść też. Nie wiem, czym ja się wracam. Nie mam pewności dużej, ale zobaczymy. Przejdziemy się, no. Tak czy siak. Hmm.
Mapa? Może mapa nam pomoże. Zapraszam tak. Magazyn plan. Zainstaluj płytę danych. A. Czyli źle idziemy. Jak nie mam. No cóż, to musimy się wrócić. Właśnie tak myślałem, że coś jest jednak nie tak. I ta lokacja już dla nas nie ma większego znaczenia. Dlatego no, trzeba się wrócić. Fajnie, że możemy po tych mutantach chodzić. W trupach. Przynajmniej jest po czym deptać. No otwieraj się szybciej. No, czyli tutaj. Dobrze, myślałem. Zaglądając na tą mapkę. What the hell? Dobra, spokojnie. Tutaj chyba trzeba to zrobić, nie? Brakuje płyt danych. Jak to? Przecież wziąłem płyt. Co wy gadacie? Zaraz, może trzeba takie płyty zrobić. Ouu! Tego jeszcze nie wiedziałem. Przyznaję. Nie zaglądałem do tej pory. I hajsy. Znowu hajsy. Kurde. Czemu ja do tych szafeczek nie zaglądam? Właśnie... To jest właśnie to, że teraz muszę być czujniejszy, bo zawsze coś znajdę takiego sekretnego. Dobrze, żeśmy tu trafili, bo jakoś niezbyt mi to pasuje. Aha, to tutaj, nie? Dokładnie. Musiałem się dobrze rozejrzeć. Git. I co dalej? No to mapa nam powie wszystko. A, czyli teraz tutaj i tutaj. Hmm? Dokładnie. Świetnie. A, macie wasz wagonik. Tak jak w poprzednim odcinku został pięknie odnowiony. Dzięki. Może jakaś wypłata? Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out where we can from the bridge and meet you there. If we live that long, you're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is already noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. Spokojnie, murzej cię wyprowadzi. Chyba, że będzie spalony, to wtedy, wiesz, masz pecha, kobieto. Dobra, gdzie my mamy iść? Tak, żebyśmy nie musieli na ślepaka łazić. Aha, czyli teraz wiadomo, co robić. Okej. Biegniemy. Na mapę spojrzymy znowu. Dobrze. Czyli kolejny. Bez żadnej zguby. Kierujemy się w tą stronę. Dobra, obróciłem się, nikogo nie ma. To dobry znak. Nie ma żadnych jakichś budek czy coś. O, da się tu wejść? Nie. Co za dziadostwo. Tylko dobrze idź. Rozejrz się i potem, wiesz, możesz iść. Tu my przypadkiem nie byliśmy już? Okej. O, właśnie to zbiorę. Właśnie zapominam. A takie niebieskie kolorki to znaczy, że jakieś szafeczki, skrzynki, duperele. Dobra, winda towarowa. Ponownie. Dzisiaj to tylko i najeździmy, mordujemy, zbieramy i te sprawy. Ale jest naprawdę nieźle. Gierka wedle mojej obietnicy, no, zgadza się z tym, o czym mówiłem, czyli że ma te swoje naprawdę plusy. To naprawdę na dość wysokim poziomie, jak na tak starą grę. 6 lat już, to jest naprawdę sporo. A, imponuje według mnie. Tu zamknięte, dobrze wiedzieć. To ten mutant. Kurde, zdychaj.
No i na kij w niego strzelałem. What? Zginiesz marnie. No. What ty! Sztyk gnido! Kurde, masz! I na dwa kity cię zniszczę. Mam to rekord, nie? Rekord. Teraz trzeba gdzieś spróbować kosmitę, czy tam mutanta na hita zniszczyć. Dawać mi amunicję. Dziady. Otwieraj mi te drzwi. Już. Okej. Okay. Możemy wbijać. Nic tu nie ma groźnego. Wiecie, nie chcę być zaskoczony ponownie. Isaac, o. We made it to the bridge. Odezwał się murzeń. No survivors. We're going to try to get the command computer. Ej, ty tak dziwnie chodzisz. A no właśnie, bo trzeba naszego drogiego Isaaca podładować, bo taki kurde wchodził zmarnowany. Ja nie patrzę na jego pasek życia. Czyli to jest jego pasek życia. Muszę bacznie obserwować tą postać. Okej. Zastanawiam się, czy by znowu nie skończyć odcinka. Ale polutujemy jeszcze tutaj. Może coś tu się znajdzie. Coś tu jeszcze może być. Do hangaru. Zastanawiam się tak, czy by nie skończyć odcinka. Tu nie można. Tak się zastanawiam, no cały czas. A jak mamy daleko od tej misji? Czy ja wiem, do hangaru startowego. Wiecie co? Skończymy odcinek. Nie chcę przedłużać naprawdę. Wolę jakbym robił takie 20-parominutowe. Jeszcze sprawdzę na czas. No, to chyba tym bardziej mi się opłaca już skończyć odcinek. No i dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Dead Space'a. No, dość naprawdę epicko było, jak na drugi odcinek. Nie aż tak bardzo, ale strachu trochę mi mutanty narobiły. No i miejmy nadzieję, że kolejne odcinki będą coraz bardziej przerażające. O, tu widzicie hajsy. No, czyli jest jakiś ludzik, tylko ja już jestem taki lekko nieprzytomny, mówiąc prost. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja sobie jeszcze zapiszę, właśnie bym zapomniał. A save point to jest podstawa. Proszę bardzo. No to teraz się mogę żegnać z wami. Okej, trzymajcie się, na razie. Yo, do następnych odcinków. Na razie.